Jakub Maciejewski, telewizja w Polsce.pl, program Gorące Pytania, z pytaniem tym razem o powrót Bronisława Komorowskiego do polityki. Ten powrót zaczął od krytyki Andrzeja Dudy. Chyba jeszcze ta przegrana z 2015 roku nie do końca została zaleczona, ale ja o komentarze poproszę polityków, dwoje naszych gości i już na łączach z nami pani poseł Karolina Pawliczak. Witam serdecznie. Witam serdecznie, witam panie redaktorze, witam państwa. Lewica i pan Krzysztof Cieciura, Porozumienie, wicewojewoda łódzki. Dzień dobry, witam państwa jeszcze raz. Pokażmy przykładowe, bo wszystkie media właściwie o tym piszą. Super Express jako pierwszy zapowiedział coś takiego. Bronisław Komorowski patronem nowej partii zaprosił PSL i konserwatystów z PO. Nasz news. No i potem Bronisław Komorowski powiedział, że prezydentura Andrzeja Dudy jest bezobjawowa. Powiedział, że pan prezydent Duda wpadł w swój antyszczepionkowy taki dyskurs. Andrzej Duda sprawuje prezydenturę bezobjawową, bo jej nie widać. Myślę, że jest skrępowany nierozsądnymi wypowiedziami z czasów kampanii prezydenckiej, kiedy wpisywał się w ton antyszczepionkowy. Potem prezydent Komorowski powiedział, że Andrzej Duda przecenia Rosję, że to też było niesłuszne i być może powstanie jakieś nowe centrum w polskim parlamencie. Jak do tego nowego centrum ustosunkuje się Lewica, pani poseł? Bronisław Komorowski zapowiedział, że tworzy polską chadecję, no ale to jest taka centroprawica, właściwie z przesunięciem na prawą stronę, postanowił wejść do polityki, ale w mojej ocenie bardzo nieudolnie. Bardzo nieudolnie, dlatego że poważne projekty ogłasza się w zupełnie inny sposób, organizuje się konwencje. No to była taka, można powiedzieć, duża prowizorka. Trochę porównuję to z tym, jak wszedł na krzesło w japońskim parlamencie, przywołując zresztą szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, choć Szogunie. Pamiętamy wszyscy tą scenę. Było to bardzo nieudolne, krytykowane, jeśli chodzi o jego postawę jako prezydenta Polski. I również w takim odniesieniu dzisiaj nieudolnie tworzy coś. Być może dostał zadanie. To jest oczywiście daleko idące domniemanie, ale być może dostał zadanie od Platformy Obywatelskiej, ażeby po prawej stronie tworzyć jakąś formułę polityczną, być może jako kontrę do Hołowni, bo przecież z samym Hołownią Platforma Obywatelska ma również bardzo dużo problemów i kłopotów. Tam Szymon Hołownia łowi nieustannie polityków i na pewno Platforma Obywatelska szuka pomysłu na siebie. Co z tego wyjdzie, nie wiadomo. Natomiast Bronisław Komorowski chce na pewno w polityce zafunkcjonować. Być może widzi gdzieś już blisko Europarlament. Być może w tym wymiarze chciałby jako czynny dzisiaj już polityk zafunkcjonować. Bo jeżeli wchodzi w politykę, to rozumiem, że chce aktywnie działać. No właśnie, bo trudno sobie wyobrazić, żeby Bronisław Komorowski kandydował do Sejmu, czy może co, do Rady Miasta. Ale to będzie potencjalne zagrożenie dla takiej centroprawicowej partii Porozumienie. Panie wojewodo, to właściwie dla was konkurencja, a PSL potrzebuje po utracie Kukiza jakiegoś życzliwego poparcia, które pozwoli mu się przeczołgać nad progiem wyborczym i to chyba wy na tym stracicie. No nie wiem, wydaje mi się, że jednak biorąc do tego projektu pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, to ta perspektywa się trochę oddala, bo jednak jest to polityk, który no nie kojarzy się z sukcesem politycznym, z czymś, co można byłoby wnieść nowego, ciekawego do polityki. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że Bronisław Komorowski jest uosobieniem no jakby, no, takich wszystkich cech i zachowań polityków, które jakby mówiąc tak potocznie są obciachowe, są nieprzystające do obecnych trendów i jakby też potrzeb. Tutaj ja czytałem jakiś czas temu taką ciekawą książkę Piotra Napiórkowskiego, Turbopatriotyzm, i ona w bardzo ciekawy sposób opisała właśnie rolę Bronisława Komorowskiego w zbudowaniu takiej świadomości patriotycznej całej rzeszy młodzieży w Polsce, chociażby na przykładzie tego czekoladowego orła, który kiedyś tam pod Pałacem Kultury próbowano, nie wiem co oni chcieli z nim zrobić, czy zjeść, czy no nie wiem, to przeszło do historii polskiego obciachu w polityce i Bronisław Komorowski, firmując jakikolwiek projekt polityczny dzisiaj, no, stawia go w dużym tak naprawdę problemie już na samym początku, problemie wizerunkowym.
Pani poseł, w takim razie z pani wypowiedzi też wynika, że Platforma Obywatelska się trochę przesuwa w lewo i robi się miejsce... W prawo, panie redaktorze. Platforma w lewo, a Komorowski zajmuje to miejsce po prawej stronie. Czy czujecie, że trochę Platforma wchodzi w waszą agendę? Oni też trochę strajk kobiet starali się popierać, też mają takie profeministyczne czasami postulaty, nie chcą teraz tego kompromisu aborcyjnego. Czy czujecie się w jakiś sposób zagrożeni tym przetasowaniem w politycznym centrum? Platforma Obywatelska, w odniesieniu do tego, co pan zapytał, jest dość rozproszona politycznie, bo przecież wiemy o tym, że jest tam dosyć spore skrzydło konserwatywne, stąd moje przypuszczenie, że jest w tej prawej stronie dość mocno zakorzeniona, ale owszem, jest tam grupa polityków, szczególnie tych młodszych, którzy mają trochę mniejsze doświadczenie bądź są pierwszą kadencję w Sejmie, która faktycznie sympatyzuje z lewicowymi politykami, czy z lewicową tak zwaną ideologią. Więc faktycznie jest, no, Platforma Obywatelska przede wszystkim nie jest skupiona w takim jednostronnym spojrzeniu na politykę, tylko jest tam dosyć duży rozstrzał ideologiczny, tak to nazwę. A Bronisław Komorowski chyba upatruje swoją szansę właśnie w tej części prawicowej, tutaj w odniesieniu do pana wojewody, faktycznie szukając wsparcia, szczególnie wśród tych wyborców, którzy mają takie prawicowo-konserwatywne i też centrowe spojrzenie na kraj. No tak jak wspomniałam, nie wiem, co z tego wyjdzie, zobaczymy. Natomiast rozpoczęcie tego projektu w takim wymiarze, ogłaszając to w telewizji, w programie, właściwie tak trochę przypadkowo, to też chyba świadczy o tym, że ten projekt jest nie do końca przemyślany i bardzo przypadkowy. Ale tymczasem do politycznego centrum czy centroprawicy zalicza się też Porozumienie, panie wojewoda. Sam Jarosław Gowin rozmawia też z politykami opozycji z tego centrum. Były też mocne podejrzenia o rozmowach Władysława Kośniaka-Kamysza z Jarosławem Gowinem podczas kryzysu rządowego. I czy to się nie skończy tak, że dziś pan krytykuje czekoladowego orła, no a jutro czy pojutrze zobaczymy jednak jakiś sojusz Porozumienia z tym nowym politycznym centrum? No ja reprezentuję pokolenie osób, które gdzieś tutaj obserwowały prezydenturę Bronisława Komorowskiego i jednak jej bezobjawowość chyba nas bardzo mocno połączyła i postanowiliśmy jednak takiego sposobu polityki nie uprawiać. Więc mam nadzieję, że jednak Bronisław Komorowski będzie wypełniać w dalszym ciągu tą rolę, która jednak tak zwyczajowo przypada prezydentom, byłym prezydentom w Polsce, czyli pewna taka praca społeczna, jakieś komentowanie spraw politycznych z boku. Nie uważam, żeby łamanie tego zwyczaju wyszłoby na dobre Komorowskiemu czy innym byłym prezydentom. Zresztą mamy przykład Aleksandra Kwaśniewskiego, który przecież też próbował wejść w taką rolę w pewnym momencie i to się spotkało jednak z całkowitą taką klapą. Wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby, nie ma takiego zapotrzebowania na polityce do tego, aby naprawdę pana Aleksandra Kwaśniewskiego. Naprawdę proszę nie porównywać. Jest to niezwykły polityk, który ma ogromne zasługi. Konstytucja, NATO. Ja nie porównuję dorobku politycznego, porównuję tylko ten moment w życiu politycznym, kiedy Aleksander Kwaśniewski też próbował wypromować nowy projekt polityczny i to się nie udało. I teraz wydaje mi się, że podobnie może być z Bronisławem Komorowskim i mam nadzieję, że jeśli będzie tworzyć się chadecja w Polsce, to jednak przy nowej energii, przy nowych pomysłach, przy również twarzach, które no, gdzieś tam się z jakimś czekoladowym orłem nie kojarzą. Pani poseł, a pani podejrzewa, z tych swoich ław sejmowych widać więcej, z korytarzów sejmowych także, że Porozumienie mogłoby się porozumieć właśnie z tą PSL-owsko-komorowską partią? Tak podejrzewam, dlatego że wszystkie te formuły polityczne na prawicy poza Prawem i Sprawiedliwością no, są na granicy progu wyborczego, właściwie prawie że nie notowane w sondażach. Zatem
no widząc te przystawki, przepraszam, nie chcę pana wojewodę urazić, ale tak to niestety wygląda, zjadane w dużej mierze przez Prawo i Sprawiedliwość. Zarówno i Porozumienie, jak i Solidarna Polska próbują, czy szukają swojego miejsca na tej scenie politycznej. I być może to jest faktycznie pewna formuła, która będzie powstawać, bo proszę zauważyć, że Bronisław Komorowski nie powiedział, kto za nim stoi, kto stoi za tym pomysłem. Trochę wspomniał o politykach PSL-u, natomiast żadnych jeszcze póki co konkretów. Być może dowiemy się już niebawem, ale prawda jest taka, że jeśli chodzi o Solidarną Polskę, jeśli chodzi o Porozumienie, ja się oczywiście tym nie martwię. Martwię, ale na pewno państwo będziecie musieli znaleźć swoje miejsce w polityce, bo raczej w Zjednoczonej Prawicy tego miejsca po tej kadencji już nie będzie. Ja muszę powiedzieć, że jak znam panią poseł Pawliczak, to kiedy się broni, no to oaza łagodności, ale kiedy atakuje, to nie ma litości. Natomiast panie wojewodo, to ja też się jeszcze dorzucę z przytykiem w takim razie. Pan jest wicewojewodą łódzkim, a tam w Łodzi, poza tą Piotrkowską, no to właściwie wokoło same slumsy, kamienice podpierane belkami drewnianymi, coś tam zarządzanie różnie wychodzi, panie wojewodo. No niestety tutaj jaka jest Łódź, każdy widzi, i zawsze wjeżdżając do tego miasta, czy z jednej, czy z drugiej strony, musimy się jednak borykać z takim, a nie innym widokiem. Jest to efekt wieloletnich zaniedbań samorządowych, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Oczywiście też dużo tutaj wpływu na ten stan rzeczy miało miejsce oczywiście transformacja ustrojowa, pewne przekształcenia społeczno-gospodarcze. Natomiast tutaj brakuje chyba pomysłu na to, jak zarządzić tym ogromnym obszarem i ogromną ilością nieruchomości, które kiedyś były przepiękne, które przecież były opisywane w ziemi obiecanej, dzisiaj straszą i grożą zawaleniem. Ja tak dla przykładu powiem, że teraz drążymy tunel pod Łodzią, takie de facto metro, i stale monitorujemy kamienice. Tam jest chyba 140 kamienic, które są na trasie tego metra. Każda z nich grozi tak naprawdę jakimś zawaleniem, jakimś uszczerbkiem w strukturze. To jest ogromny problem, ogromne wyzwanie. W dalszym ciągu brakuje chyba pomysłu na to, aby skutecznie tak naprawdę ten problem rozwiązać. A wracając do tezy pani poseł Pawliczak, jako przystawka Prawa i Sprawiedliwości, widzicie dla siebie dalej przyszłość w Zjednoczonej Prawicy po końcu tej kadencji? O, myślę, że Lewica chciałaby być taką przystawką, która potrafiła w tak dalekim stopniu realizować swoją agendę, swoją politykę, swój program. Udało nam się wiele naszych ważnych spraw zrealizować. Udało nam się też pewne jakby szkodliwe w naszym przekonaniu projekty, które zaszkodziłyby wszystkim, jakby ostatecznie jakby zablokować i zaproponować inną ich formułę. Przypomnę chociażby o konflikcie o wybory prezydenckie rok temu, gdzie udało nam się znaleźć inne rozwiązanie. No tak, ale udało nam się znaleźć rozwiązanie, z którego każdy absolutnie skorzystał. I dzisiaj można powiedzieć, że Porozumienie, pomimo tych wszystkich trudności, jakie miały miejsce w ostatnich latach, wychodzi znacznie wzmocnione. I można powiedzieć, że ten dorobek tych ostatnich lat w Sejmie zdecydowanie po naszej stronie, pomimo tego, że mamy mniej posłów, pomimo tego, że możecie nas tutaj tak obraźliwie nazywać, jest jednak po naszej stronie, nie po stronie Lewicy. Lewica dopiero teraz w ostatnich tygodniu się ocknęła i zaczęła również robić politykę, za co dziękuję, za co jestem wdzięczny, bo rzeczywiście ten bardzo ważny projekt, jakim jest Fundusz Odbudowy, będziemy mogli wspólnie przyjąć i zająć się tym, jak te pieniądze tak naprawdę wydatkować i jak rozwijać nasz kraj. Pani poseł, no może nie tak ostro wobec Porozumienia, bo to jest też niezła szalupa i dla was. Pani poseł Pawłowska z Lewicy odnalazła się właśnie w Porozumieniu. Może was więcej łączy niż dzieli. Pani poseł Pawłowska przede wszystkim reprezentowała Wiosnę. No oczywiście, że jest to sytuacja, no bym powiedziała, nieprzewidywalna, ale też nieprzyjmowalna, jeśli chodzi o naszych wyborców, jeżeli poseł przechodzi do innej partii. Ja w ogóle krytykuję to przechodzenie, bo jeżeli się przechodzi, to proszę oddać mandat, bo startowałeś z innej listy, oszukujesz, oszukałaś wyborców, którzy na ciebie oddali swój głos, a przede wszystkim też oddali na formację, z której się startowało. To muszę, zatem pani, jestem bardzo krytyczna w stosunku kropkę do takich zachowań. Z tą krytyką pani poseł Pawłowskiej kończymy nasz program. Bardzo serdecznie dziękuję. W naszym gorącym pytaniu udział wzięli pani poseł Karolina Pawliczak z Nowej bardzo Lewicy. Dziękuję państwu. I wicewojewoda łódzki Porozumienie pan Krzysztof Cieciura. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo, do widzenia. Kłaniam się też Państwu i zachęcam do pozostania z nami, bo za chwilę następny program Gorące Pytania.